Okej, trzy rzeczy. Jesteś pewny, że na pewno ze statku wyprowadzili porwanych. Za mało straży, za mało części, za mało załogi szakali się trzyma dookoła niego i też nawet się za mało korporacyjnych kręci. Jesteś pewien, że pilnowaliby tego dokładniej. Najczęściej to widać po prostu technika, który tam chodzi dookoła statku, sprawdza rzeczy, czasami gada jeszcze z drugim gościem, który testuje swojego drona uzbrojonego. Znaczy głównie sprawdza, bo, że tak powiem, operuje go przez kabel. Więc po prostu sprawdza, jaki ma zasięg i tak dalej. No i ponieważ widzisz, że operuje go przez kabel, no to od razu masz informację, że sam budynek ma że tak powiem, jest chroniony. No, jeżeli chodzi o te sprawy. Druga kwestia, nie mam prawego pomysłu dokładnie gdzie, to może po prostu w samej sesji to wyjdzie, ale no, identyfikujesz jeden czy dwa punkty możliwe wejścia do zinfiltrowania budynku. I też starasz się jakoś wypatrzeć jakieś zabezpieczenia, patrole i, że tak powiem, na jakieś pomysły, jakbyś musiał się dostać do środka, masz. Trzecia kwestia. Nie mają innej kierówki. Muszą gdzieś, tych porwanych muszą gdzieś trzymać w tym budynku. Jasne. No i wydaje mi się, że ten zestaw informacji wystarczy. Okej, dobra. Czy krabik identyfikacja typa może być trochę dłuższa? To zaraz do Kitty dojdziemy. Reina jakiś konkretny hacking planowała, bo to, że tam pomagała Angie, to jedno, ale jakby jakąś jej główną akcję coś planowała robić w trakcie tego legworka? Główna akcja to wydaje mi się, że chciałbym sprawdzić monet Trailsy może pomiędzy szarymi szakalami a tą firmą. Okej. Więc na potrzeby tego, czy Kailan może teleportować się z innymi osobami? A tak. Więc ładnie go proszę, żeby był na chwilę dostępny. Udaje się w jakieś miejsce, na szybko oceniam, czy są tam kamerki i tak dalej. A, po prostu chcesz hakować gdzieś zdalnie, jakby mieli się namierzyć, to spieprzamy przed policją od razu na statek. Tak. Tak? Okej, Tak. jasno. Generalnie Ja przygotowanie. dostaję w odległości paru metrów i ja sobie coś czytam na kompadzie. Godzinne Znaczy nie, nie, czytam tylko przygotowanie po prostu, tego. rozglądam. Szczerze powiedziawszy, mechanicznie to chyba byłaby seria haków tak naprawdę, bo najpierw pojedyncza informacja, z którego banku w ogóle korzystają. Prawdopodobnie jak któryś z nich gdzieś w pobliżu przechodzi. To włamanie się im do telefonów lub coś takiego. A potem hakowanie banku, co jest sporo trudne. No, tak, można założyć, że tutaj, zważywszy na to, jakie planeta ma tagi i z czego słynie, to większość instytucji finansowych nie oszczędza na swoich zabezpieczeniach. To jest prawdopodobnie 12 albo 13, jak rozumiem, pod TD. No, znaczy, zależy z jakiego poziomu startowego wychodzimy. Czekaj, akcja hakowania. To będzie subwada system, jeżeli chce się włamać na ich konto. Tak wydaje mi się.
Znalezienie informacji, skąd konto, no to jest as well as specific question, to jest difficulty 8, ale to jest włamywanie się, podejrzewam, na samych... na telefon, więc to nie będzie ten, ale to będzie subvert system, to jest 10. Teraz tak, especially sensitive system pewnie to jest 11. I potem Minot Gov albo Major Government. 12 albo 13 się robi. No tak, też nie chciałbym aż za bardzo multiplikować rzutów, bo powiem, że tak. Ogólnie rzecz biorąc, ponieważ no, to wygląda na to, że po prostu dajecie sobie trochę czasu na przygotowania, żeby rozpoznać teren, zdobyć informacje. To samo namierzenie szakala nie będzie problemem, no bo już wcześniej o nich coś tam się dowiedzieliście, a mimo wszystko oni się... Powiedzmy, sytuacja tak wynika, że oni po prostu od razu nie odlatują, tylko któryś część z nich będzie korzystała z lokalnych rzeczy, na pewno będzie sobie załatwiała kwestie kasy w banku. Generalnie powiem szczerze, żeby namierzyć konkretny bank, zdobyć to DC8, to mam efektywnie plus 4 do rzutu, rzucam 3D6. No właśnie chciałem powiedzieć, że lepsze. Tutaj jakby nie ma, tutaj na to konkretnie nie ma sensu rzucać, że to będzie autosukces. Natomiast już jakby na sam subvert system, czyli wbicie się konkretnie na ich konto, to powiem tak, sytuacja, czy to jakiś nie jest może super mega duper bank, czyli ten especially sensitive system jakby się nie będzie łapał, natomiast major, powiedzmy, że tak naprawdę no ten planeta ta żyje z banków i instytucji finansowych, więc to podchodzi pod major government, więc poziom trudności suwerta system będzie 12, żeby się wbić na ich konto i ewentualnie działać dalej w tej kwestii. Okej, okay, więc przygotowuję sobie Black Slabem programik. To mi daje plus 3 kostki. Intelekt. Dziękuję. 1, 2, 3. AI. Lepiej. Sprawdzam, kiedy dostali wypłatę. Jeżeli jakoś relatywnie niedawno, to może spróbuję ją zniknąć. Nie chcę decydować konkretnie po ilości godzin albo dni, ale tak, powiedziałbym, że kwalifikuje się relatywnie niedawno. No łap, znikam ją na, im na jakieś shellowe konta. Tu. No to... Tak powiem, dla całej ekipy z 80 czy 90 tysięcy kredytów poszło w pizdu. Co? Dla nas? Nie, im poszło w pizdu. Tak, no ale... To Reina nie dała ich na nasze konta? A chcesz zostawiać ślad papierkowy, który prowadzi do nas? No nie. No właśnie. Ale później? Temu właśnie wydaje mi się, że to wylądowało na panu set zautomatyzowanych jakiś kontakt. Tutaj będziemy to prać. Na kontach osób, które nie lubimy. Tak, i na kontach kilku różnych fundacji charytatywnych. Których nie lubimy?
No generalnie wydaje mi się, o, że... Ja wiem. Jak się nazywał ten kierowca, któremu... który Tano. Proponuję przynajmniej część tej kasy przelać na konto Tano jako rekompensatę za wszystkie trudności, które zaznał z naszej ręki. O Jezu. Nie, ja chcę się z nim zmierzyć w motostormie. Proszę mi go nie zabijać. Nawet ale on nie ma pojazdu. No to na pewno sobie kupi nowy. Jego nie stać, oni nie mają tyle pieniędzy. Widziałeś, jak jest pula nagród? Słuchaj, ty w tym momencie zakładasz, że on ostatnich pieniędzy nie wydał na ten motor i liczył, że dzięki niemu wygra ten wyścig i będzie miał za co żyć. No pewnie, że tak zakładam. Poza tym, co mi to obchodzi? Mam nadzieję, że się będzie wyścigało. No właśnie. To na samych tych dowiemy się, że popełnił samobójstwo, jak wrócił, bo nie miał za co swoich dzieci karmić. Dzieci. Nie no, tak naprawdę to większość sportowców zarabia na kontraktach sportowskich, a nie na tych kasach z wygranych. To. Nawet już w sumie nie pamiętam, czy ja go opisywałem, że wygląda na kogoś, kto może mieć bogatych rodziców. No tak. Znaczy szczerze powiedziawszy, on mi bardziej wyglądał, taki film miałem z nim, że to dzieciak, który dostał bogaty spadek, nie? Ale... No, może. Takie nie, wszystko przepierdolił. Nie zastanawiałem się nad jak tym. Dziwi. Dobra, jebać go. Generalnie daliśmy mu tragiczne backstory, teraz może być protagonistą. Tak. Teraz się zastanawiam. Znaczy nie, jego dziecko będzie protagonistą, bo on popełni samobójstwo, nie? No tak. A jego dziecko będzie się chciało zemścić na nas. Co? Oj tak. Perfekcyjne. Jeszcze... Kitty, chcesz teraz zrobić rzut na tą główną akcję, w sensie klabowania z jakimś pracownikiem korpo? W sensie zdobywania NPC? Oczywiście. Znaczy no... Czekaj, co ja zasugerowałem, że... Że będzie zdobywała serce NPC. Znaczy, tak. Że właśnie... Znaczy, że to na autority, czyli ktoś może, tak, że ktoś może z informacje z wewnątrz będzie miał na przykład, że właśnie ile faktycznie osób było i czy potwierdzenie... że tych 10 porwanych tam jest i że gdzie ewentualnie są przetrzymywani. On nam będzie mógł pomóc później jeszcze, bo mam Authority 2, więc tam daję mu też na plus do skill checku. Więc będzie mógł być naszym człowiekiem wewnątrz. Który będzie nam... Przyklej ci to? Nie, czytam sobie. Raz na dzień można poprosić NPC o coś. No i tak, no i potem NPC, którzy podążają za tobą, a to, że ci spełni jakąś prośbę, jeszcze nie musi 100% oznaczać, że... Tak, jest drobna różnica między udzielić ci kilku informacji za seks, a jest na tyle twoim przyjacielem... Odpierdasz się tym seksem, Jesus! A jest na tyle twoim przyjacielem, żeby zdradzić pracodawcę. O, moment, a to jak mi nie wyjdzie, to nie robi z niego followera? Coś jak mi wyjdzie, to robi. Authority nie jest od robienia followerów. Authority tylko od używania ich, tak? Jest od używania, że mają bonus, albo na poziomie pierwszym od proszenia NPC-a o konkretną rzecz. Sani jest followerem, ale ona została zdobyta, że tak powiem, organicznie. Kajdar jest w tym momencie w trakcie zdobywania jej. Wait. Tak się zastanawiałem, kto rzuci ten tekst. No, hello. Kto w tej grupie jest niewyżyty seksualnie? Paul? On od tego ma ludzi akurat. Chyba, że mówisz o postaciach, ale wtedy też nie bardzo. Ja to ustawiłem jako pojazd po mnie i jestem bardzo zawiedziony, że nikt nie wykorzystał w pełni. Jeżeli chodzi o samo zdobywanie, znaczy, no... A racja, dracie jest w ciąży, Polma. No dziękuję, a brawo! No. Lol, to było tak oczywiste.
drużyna, autor znaczy... może rzucić Kitty, żeby w czasie clubbingu wyciągnąć. Poprosi, że takie niezobowiązujące niby mu się wydaje, znaczy, ale... Z drugiej strony teoretycznie mogłaby też Kitty próbować się autentycznie z nim zaprzyjaźnić. Tylko, że to prawdopodobnie zajmie więcej niż jeden wieczór na klubach. No moment, z nikim udało mi się zaprzyjaźnić w jeden wieczór na klubach. Po czym został moim followerem, tak? I to jest jeden z tych moich ziomeczków. Więc, a nóż? Nie wiem, jakoś nie pamiętam. Ewentualnie źle, no, ja już nie pamiętam, bo nikt mi się zawsze, nie wiem, czemu mi się nikt zapamiętał jako ktoś, kto był po prostu NPC, którego już znałaś. Nie, ja go wymyśliłam, wtedy poznałam go, poklubowaliśmy, a później pomagał mi rozeznać się w mieście. Przecież my pierwszy raz byliśmy na tamtej planecie, halo. Nie pamiętam każdego szczegółu. Ach, no ale to... jak się skończy ta misja, to mam do zrzucenia jedną bombkę związaną z Nikiem. O, bombkę na Nika? Jest w ciąży. Tak jakby. Zrzućmy bombkę na Nika. Ale stracę. Powiedzmy, że jest w gorącej sytuacji. Gorącnik. Takim go zapamiętam. Dobra. To, to mu napiszemy na nagrobku. Gorącnik. No, ja chcę się z nim zaprzyjaźnić, coś od niego wyciągnąć, może coś więcej. W sensie... No to wyciągnąć informację, czyli request, okej, czyli dyszka. Definitive no. Impetus Moral Score. Tak, to wydaje mi się, że dycha styknie. Dobra, to konkretnie request, w sensie tak, no jeżeli chodzi o informację, no to potwierdza, że faktycznie mieli dostawę w cudzysłowie towaru. Znaczy tak jak on to opisuje, to stara się o nich nie myśleć jak o ludziach, tylko no, po prostu towarze w liczbie sztuk 10. I prawdopodobnie tak daje wam, znaczy może nawet jeżeli nie mówi tego wprost, to po kilku drinkach jesteś w stanie wyczytać między liniami, że sugestie, które przy późniejszym planowaniu pozwalają stwierdzić, iż są trzymani na razie właśnie w budynku Korpo, na piętrze takim i takim, nie bezpośrednio w chłodni, bo nie chcą ich zabić. Ale się z lodowej planety. W chłodni czują się jak w domu. To trzymają w chłodni, żeby im dobrze było. Tak. No, chłodnia / magazynek / holding cells. Takie namiotły. I nie wiem w sumie ile tam będą, bo jeszcze się musi szefostwo porozumieć kwestii dalszych badań. No i też możliwe, że rzucę jakieś sugestie, że jakby też nie mają tu być cały czas, ale przynajmniej przez najbliższe 2 tygodnie oni się muszą z nimi użerać, znaczy z obiektami. A w sumie próbuję jeszcze go wypytać, po co oni są, w sensie czy on ma jakieś info, co będą na nich badać? Dlaczego? Co i jak? Znaczy, no wiesz, na początku jest takie, nie powinienem tego zdradzać, tajemnica handlowa, podpisałem NDA. No takie chłopak. Ale właśnie już jest zbałamucony i po jednym drinku za dużo i przy huku dudniącej muzyki czy on byłby mógł się faktycznie częścią tego? Może wybraliśmy jakiegoś właśnie pracownika, który... Mógł być, mogli się podejrzewać, że faktycznie to był... Znaczy też nie ktoś z samej góry, bo jednak z powodów takich, a nie innych korpo ich chroni, ale jakiś szeregowy...
który też jakby akurat bierze w tym udział, no to może być. Dobra, jak to falofowo wytłumaczyć? Znaczy tak, on trochę, tak, też nie ma pełnego obrazu sytuacji, trochę się wle, jak już przestaje trzymać powoli alkohol. Znaczy zajdenił? Tak, znaczy powoli ajdeni, a to wydaje się Kitty, że z tego co tłumaczę, to że tak naprawdę chodzi, że nawet jeżeli same te ci podskramiacze nie są specjalni, w sensie to nie są jacyś synowie królów czy starosty, to dla tej korpo i zleceniodawców sam fakt posiadania ich zdolności tego kłaza i telepatycznego łącza z ich bestiami jest zdolnością ciekawą, unikalną i taką, którą korpo chce zbadać. Nie, ani jedni. Właśnie. A Andzia? Może zmieniamy front. Znaczy ja bardzo chętnie zostanę pracowniczką tej korporacji. Tak na dłużej? W zasadzie już tu zostaję. Okej. Okay. Żartuję. Miło było się poznać. Fajnie było, nie? No fajnie było. Dobra, to ja idę rolować nową postać, a wygrajcie dalej, nie przeszkadzajcie sobie, nie? Dobra, żegnaj Adzia. A co swoim laboratorium? Apex docenia twój wkład w rozwój technologii bestii bojowych i metod ich kontrolowania, doktor Andzie. Witamy w Legionie! Czy chcesz, czy rezygnujesz ze swojego człowieczeństwa? Tak! Z czego? Byłoby dobre, jakbyśmy stanęli nagle po dwóch stronach. Chciałem przypomnieć, że Andzia zrezygnowała lata temu. Mówisz, to jest pierwsza rzecz, którą poświęca się na studiach medycznych? Tak. Względnie druga zaraz po potrzebie snu. Chlip. Dobra, ja generalnie chcę, żeby ten ziomek zapamiętał mnie i był bardzo przyjacielsko nastawiony i w ogóle. Następnego dnia się do niego odezwę. Zapamiętał. Okej. Okay. Znaczy okej, okay, nie, dobra, okay, nie, spoko. Czekaj, dajmy mu jakieś imię nawet. Dobra. Ten. Starzysta Rutland Wood. Oha, starzysta. Perfekcyjny. Młody i głupi, nie? Mhm. Takich lubię. Yes. Dobra, znaczy mam wrażenie, że ekipa mogłaby się zebrać po tych pierwotnych zbieraniu informacji, bo nagle macie trochę więcej danych i możecie zaplanować kolejne jakby działanie. Mhm. Ewentualnie pytanie, czy na przykład czekacie, aż coś się stanie, bo jeżeli Reyna powie, czy na przykład czekacie, że na przykład chcecie zobaczyć, czy na przykład szare szakale się nie wkurwią i spróbują zrobić coś. Z jednej strony możemy obserwować ich reakcję, ale z drugiej strony Andzia zupełnie serio chce spróbować dostać robotę w tej firmie. Dobra, czy dzieje się z tym pomysłem? Celem jest, tak, oczywiście. Ogólnie tłumaczę, że prędzej czy później będziemy musieli się tam włamać, więc posiadanie Inside Woman będzie przydatne. O, już mamy Uda. Opowiadam ci, co tam mi opowiedział, co na nich będą testować. Okej. Podobało. To ja mówię stażysta. Mhm. Okej. Okay. Mam wrażenie, że jeżeli uda mi się zdobyć pozycję
seniorską w zespole badawczym, to będę miała trochę większy dostęp do rzeczy niż stażysta. Myślisz, że uda ci się to zrobić w ciągu 2 dni? Jednego dnia? A naprawdę musimy w ciągu 1 czy 2 dni kompletnie rozwiązać tą sprawę? Masz jakieś informacje, że ich przenoszą albo coś? Nie, na razie trzymaj ich chłodniej, ale... A, w sumie mógł wspomnieć, że będą ewentualnie w ramach tego budynku albo trzymani w magazynku, albo jeżeli będą jakieś robili testy, no to mają jakieś laboratorium i podaje jakby na którym piętrze. Ale mówił, kiedy zaczną badania na nich? Znaczy i tak miesiąc się kończy, więc jeżeli udałoby się szybko przejść przez proces rekrutacyjny, a przy moich papierach jestem w stanie przejść szybko przez proces rekrutacyjny. No, spoko, pewnie. To... No, żeby nie zdążyli ich zabić w międzyczasie. Znaczy, Kitty mogła powiedzieć, że no jeszcze przynajmniej, z tego co ten starosta powiedział, no to już przynajmniej jeszcze przez 2 tygodnie będą w tym budynku. A ważne info. To moim zdaniem mam dość więcej niż dość czasu, żeby... Chyba, że się plan zmieni. Znaczy, tak czy siak w tym momencie, znaczy, to nie jest tak, że Andzia się bawi w odpowiadanie na ofertę rekrutacyjną i czekanie, aż się z nią skontaktują. Nie, ona po prostu idzie osobiście ze swoim CV i portfolio projektowym do tego korpo i za pomocą, znaczy, przegaduje się przez kolejne poziomy pionków, przez które się trzeba przegadać, żeby dostać się do kogoś decyzyjnego i udowodnić, że rzeczywiście nadaje się do wzięcia pozycji od zaraz, bo akurat to bo ma taki kaprys, żeby dla nich pracować. Okej, okay. Co na to reszta teamu? Bo zakładam, że wszyscy są, że tak powiem, planują kolejny krok. Czy ktoś jest w stanie ją powstrzymać? Nie! Nikt nie chce. Wiesz co, ja tak tylko deklaruję, że nieważne co się stanie w ramach tej infiltracji, to każdego dnia będę odpalał pod wieczór wizję, czy w ciągu następnych 24 godzin dojdzie do konfrontacji szakale i ta szakale i korporacja. Na zasadzie wizja taka, że po prostu bym obserwował albo po prostu bym dowiedział się o Andzi i tak dalej. Nie, że muszę konkretnie to widzieć, ale po prostu na pewno z zewnątrz bym coś zauważył. Tak, ewentualnie usłyszał nagle odgłosy wystrzałów albo eksplozji. Mogę powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, szakale w którymś momencie się orientują, że nagle im hajs zniknął i już nie mają powodu podejrzewać kogokolwiek innego niż samo korpo. I po prostu widać, że jest moment bardzo ostrej dyskusji i zastanawiają się, czy chcą iść na ostro. I, że tak powiem, siłą poprosić o swoje. Z drugiej strony, cóż, też są świadomi swojej śmiertelności, a samo korpo ma mimo wszystko jakieś systemy zabezpieczeń. Więc po prostu w wizjach i nawet po zwykłej obserwacji z zewnątrz, jak dyskutują przy swoim okręcie, to ostatecznie stwierdzają, że... Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, plan ich taki, że oni się nie będą niedługo zwijali. Jeszcze będą zostali na tej planecie i z tego, co dosłyszysz i się wydaje, to... że tak powiem, będą planowali zemstę. Znaczy zemstę. No nikt nie może, że tak powiem, ochujać najemników ze swej kasy i żeby mu to wyszło na sucho. Więc oni z kolei będą zaczynali akcję pod tytułem
rozrzucamy sieć, pytamy się znajomków, robimy call in favors, bo, że tak powiem, this shit will not stand. Aha, ale to nie jest tak, że oni natychmiast się tym zajmą, tylko ten. No, tylko po prostu jeszcze im trochę zejdzie. Tak, no z kolei mówię, oni teraz zaczynają swoją operację, ale też oni muszą zrobić swój legwork. Jasne, spoko, ale wiesz co, to podejrzewam, że to jeszcze nie będzie w tym momencie, jak Andzia będzie szła. Tylko tam trochę później, to w momencie, jak oni zaczną swój legwork, to ja trochę chcę bardziej obserwować, co oni w ramach tego legworku będą robić. Ale to w sumie dopiero jak to do tego dojdzie. Znaczy no wiesz, że oni mają też możliwości transportu i ta planeta, cóż... Nie, jest mała. I to nie jest jedyna metropolia, więc też bierz pod uwagę zdroworozsądkowo swoje możliwości podążania za... A, też masz rację, tak, jasne. Jasne. Wiesz co, to po prostu naślę Rejna, żeby podpiała się pod ich komunikację czy coś takiego, ale to dopiero później. No w sensie, jak będę wiedział, co i jak, to wtedy po prostu niech Rejna śledzi ich plany. No dobra. To nie wiem w sumie, do czego przechodzimy. Do planu pod tytułem rekrutacja? Tak. Dobra, to powiem tak. Masz wystarczająco dużo umiejętności, tak jak to opisywałeś, że Andzia jak taran przebija się przez te pierwsze kilka faz rekrutacji. I no cóż, właśnie dochodzi do tej osoby decyzyjnej. No i tutaj w zależności od tego, jak się przedstawia, jakby to jest ten ostateczny moment, w którym wyjdzie albo nie wyjdzie, a nawet jeżeli wyjdzie, może dostać robotę, tylko że się Fenrir zorientuje, że coś jest nie halo i będzie jej co trap. Więc tutaj jakiś rzut ostatecznie, jak to by poszło. Okej, jasne. Na co chcę rzucać? To ponieważ mój know jest trochę rusty, bo raptem mam plus 0, to nie wykorzystuję swojej rzeczywistej wiedzy, tylko paczkę referencji, którą mam jako niegdyś, jeszcze niedawno szef grupy badawczej w poznanej i poważanej Akademii Psionicznej. I wykorzystuję swoje umiejętności przegadania absolutnie każdego i przekonania do swoich racji. Dobra, to powiem, że... Znaczy tak, nie będę robił tego contest rola, tylko powiem, że poziom trudności będzie 10, głównie dlatego, że cóż, to osoby decyzyjne, nawet jeżeli sami nie do końca wiedzą, że są shell company dla kurde AI, bo to czym to mało kto wie, to jednak ta wyższa góra, rada nadzorcza, której nigdy nikt nie widział na oczy, mocno wpoiła w nich zasady paranoi i wetowania każdego potencjalnego pracownika. No to powiem, że z tym wszystkim poziom trudności będzie 10. Czy ktoś może mi jakoś pomóc? Wood? Tak na wszelki wypadek, że lepiej poprawić rzut. No a ten mój NPC mógłby pomóc? Jako człowiek z wewnątrz? Starzysta? W tej konkretnej sytuacji tak. Nie widzę tego. Chociaż, dobra, referencja. Nie, podsyła CV. Nie na zasadzie referencji czy podsyłania CV, tylko na zasadzie tego, że wiem od niego na tyle dużo o badaniach, które tam prowadzą, że mogę udawać, że wiem dużo więcej, że mam dużo większą wiedzę specjalistyczną niż mam w rzeczywistości. O, no.
To co, rzucić na pomoc? Mhm. Tylko to byłby skill check jego czy mój, tego Nalida? O, chyba jego. Ale to z tego, co ja tutaj mam, że an NPC being directly led by your gains morale and hit rolls. A nie, to nie jest hit rolls. No i mają plus jeden on all skill checks. Zastanawiam się, czy Leina mogłaby ten czas spędzić też pomagając Andrze ten terminologię odświeżyć. To jest zawsze jakaś opcja. W sumie to no. wolałbym, że w pierwszej kolejności, jeżeli gracz bezpośrednio, postać gracza ma jakiś pomysł, co, że ona może robić, pomóc, no to najpierw niech gracz rzuci, a potem ewentualnie w ostateczności ostatnim dyskom ratunku będzie NPC stażysta. Ale tak, Reina może pomóc, tak jak to opisałeś, Maverick. Dobra. Poziom trudności 10. Statystyka, nie wiem, wisdom, bo to chyba bardziej będzie przewidywanie, o co mogą ją wypytywać. Okej, kupuję to. Nice. Kurwa. I teraz rzut Paula jakiś taki chamski. Zwykle tak jest, temu nie lubię tej cholernej pomocy. Kostki dają, kostki zabierają. Dobra, to już ten łudem nie będę rzucał, no bo maksymalnie plus jeden z pomocy można dostać, więc Andzia ma. No. Okej, dostajesz robotę. To elo. Miło było cię poznać. To się dzisiaj obijał. Taki był plan. Tak? Jutro sprzątamy, dobrze? Dracia się nagle zorientowała, że jest nieposprzątane. Wiesz, że jak się z mikrofonu, to dalej cię słychać, nie? I się zestresowała. Jest godzina 23, okej. Okay. Tak. Muszę poodkurzać. Spoko. Ja kiedyś robiłem kotlety o 3 w nocy. Ty byłeś na kacu czy pijany? Głodny, no nie zrobiłem sobie obiadu. No. Nie jadłeś nigdy obiadu o 3 w nocy? Nie. Próbuję sobie teraz przypomnieć, o której godzinie było to gotowanie z fursikiem. Na Artemidę. Na pewno późno. No. Jest jakiś nagranie. Był tam kiedyś? W każdym razie tak, był. Był. W każdym to razie. To poznaliście na żywo? Tak. Mamy nawet nagranie, jak Fursik i Aiden próbują coś ugotować, nieskutecznie zresztą. Znaczy inaczej, Fursik był bardzo był skuteczny, Aiden... Typowy Aiden. Ej, ale podoba mi się ten motyw, co Mawcie napisał, że Kitty się może z szakalami spróbować zakumplować. Tak. No to. A jak mamy kilka dni... są wkurwieni. Tutaj. Pewnie szukają pomocy, na pewno obsmarowują tą firmę, więc możesz tam wejść i robić bullshit, nie? No, bo najpierw zacząć od takiego lekkiego zakumplowania się, wypytania ich o wszystko. To jako ten... Zaimponuje. Ty jesteś najemniczką, oni może przyjdą, że ej, nie bierz... Zleceń od tej firmy, bo robią w chuja. O no. And so on. Infiltracja idzie. No, zastanawiam się po prostu teraz tylko przeskoczyć, w sensie jak
popchnąć dalej akcję, bo macie Andzie, która ma podpisaną umowę, cały jakby pakiet, intro, wytłumaczenia, co tutaj robimy, znaczy oficjalny korporacyjny bullshit, jakby listy obowiązków i tak dalej. No to macie tą ścieżkę do podążania, jest opcja działania dalej z szakalami. Nie wiem, czym chcecie się zająć najpierw. No, wszystkim naraz, nie? Przecież Andzia siedzi w środku i się dowiaduje rzeczy. My nie będziemy siedzieć i czekać, aż ona skończy, żebyśmy my mogli podjąć akcję. Mhm. Reina może... To nie jest kwestia tego, że coś się dzieje... Wszystkie rzeczy mogą się dziać w tym samym czasie, ale że tak powiem, wszyscy gracze naraz nie mogą mówić. O to mi chodzi. Mówmy naraz. Będziemy się czuć jak na imprezie. To może najpierw zrozumieć, co kto robi. No bo Andzia się właśnie zrekrutowała, nie? Tak. No to może teraz... A Reina co będzie robić? A Kyler poza creepy podglądaniem? Real. W sumie się zastanawiam, ale... No creepy podglądanie nade mną. I nie odpowiem na jakiejś akcji, to jedyne co tam to odpalam ten. Odpalam po prostu, odpalam wizję, żeby zobaczyć, w którym momencie się wkurzą ci szakale. No ale dobra, ja się chcę z nimi zakumplować, mógłbyś samemu pójść się z nimi zakumplować, nie? Andzia jest w korpo, a Reina? No właśnie, Reina pewnie będzie łamała NDA Andrze tutaj i razem z nią przygotowywała opcję sabotażu. Które potem Andrzej będzie podkładać film. Dam jedną darmową informację, znaczy darmową. Patrząc na te wszystkie kurwa rzeczy, które do tej pory szły i że ten caper wygląda na to, że uda się go bez przynajmniej waszego wystrzału załatwić, to najprawdopodobniej Kyler jest świadkiem i może usłyszeć tą rozmowę jak dwóch korporacyjnych na dachu w przerwie na papierosa, z czego jeden z nich wygląda na specjalistę na szefa strażników. Dyskutują i właśnie to jest rozmowa w stylu... słyszałem ploty na mieście, znaczy, że w każdym razie dyskutują i że chodzą jakieś właśnie ploty na mieście, że coś jest nie tak. Że widziałeś tych szakali, jacy byli podkurwieni i że jakieś tam nieciekawe informacje do nich trafiają i pada hasło jakby coś się działo. Wiesz, że znaczy no nie mamy zbyt dużo załogi na miejscu, żeby nie wzbudzać podejrzeń, że trzymamy tutaj coś ważnego. Czy oddziały szybkiego reagowania są gotowe? Tak, Alfa i Wimpel są, komandosi są w bezpiecznych pozycjach. Jeżeli coś się zacznie, patrzy na zegarek, daje góra, czekaj, siły szybkiego reagowania. Daje góra 5 minut, jak się pojawią. Czemu Kyler jest na dachu? No okej. Okay. Nie on bezpośrednio, tylko obserwuje. No. Okej, okay, czy jakby do czegoś doszło, to musimy się w 5 minut stąd zmyć. Albo zhakować komunikację, żeby alarm nie wyszedł, albo... Tak. Nie, to nie jest tak, że nie ma opcji poradzenia sobie z tym problemem. No to jak was zaprzeć nawigację, wsparcie i tak dalej, no. Jest. Ona to też przekazuje, że tam... Że na miejscu nikogo nie ma. Też na to trzeba uważać.
Znaczy nie to, że kompletnie nikogo nie ma, ale na pewno... dużych sił, no. Na pewno nie ma dużych sił, żeby właśnie nie wzbudzać podejrzeń, że o, mają tutaj w chuj strażników, pewnie pilnują czegoś istotnego. Dobrze, że nie wpadli, że strażniki mogą być inkognito. Strażnicy. A skąd wiesz, że nie są? No skoro mówią, że nie mają... Powiem tak, w pewnym momencie i tak czy siak może się ktoś zorientować, że kurwa, mamy niby tyle oddziałów nauki, to czemu mamy dwa razy tyle... Stażystów. Tak. No i właśnie, jak chcecie ciężkiego sprzętu. Te ci komandosi, o których oni mówią, to jest kurwa oddział faktycznie zabijaków w pancerze wspomaganych i z naprawdę grubym sprzętem. Ale to szczerze myślałem, że to tak działa, że na każdego profesora przypada 5 doktorantów, którzy wykonują jego legwork. Tak, tak dokładnie to działa, z czego 3 jest tak naprawdę uzbrojonymi strażnikami. Inkognito. A jednak nie. Dobra, ja chcę się zakumplować z szakalami. Okej, poproszę o rzut i zobaczymy, jak to pójdzie. Czekaj, to one per day. O, no to już na pewno jest inny dzień. Ale to najpierw może bym chciała w jakiś sposób im zaimponować, na zasadzie, żeby zwrócili uwagę i patrzyli na Kitty nie jak na jakiegoś randoma, tylko jak na... Tak jak mówię, macie sporo o nich informacji, więc ogólnie rzecz biorąc, twoja typowa metoda przymilania się, uśmieszków i tak dalej na nich nie zadziała. To no są, właśnie. To ja nie chcę mówić, ale Kitty wygrała ten... Wyścig? No to jest Storma, więc... No, no jedne, że wygrała Motostorma, a drugie, że... Może wyścigi z nią chodzą. Tylko jest kwestia, że to są twarde kobiety, twardzy faceci, którzy nie jednego człowieka zabili, jeżeli trzeba było. Więc raczej takie przymilanie się do nich... O Boże, nie robię żadnego przymilania. Kto powiedział, że robię przymilanie? Tylko trzeba do nich, że tak powiem, refugee na audacity. To trzeba na pełnej piździe niemal z buta wparować w ich krąg towarzyski. Dokładnie tak robię. Wjeżdżam albo przejeżdżam ich w ogóle motorem i strzelam do nich. Mam nadzieję, że im to zaimponuje. Dwie rundy później giniesz. Bo ich jest powiedzmy 6, więc raczej prędzej ci później któryś się trafi. Nie, ale generalnie to są 2 skille, które chciałam użyć, żeby im zaimponować, czyli zrobić coś fajnego. Nie, czyli jednego przejechać motorem, drugiego zastrzelić, a pozostali 4 niech mnie zabiją. A to pozostają się śmiechnąć. Wiecie, tak uroczo, nie? Ups, my bad. Dobra, jestem, nie? Może, znaczy, jeśli siedzą w jakiejś knajpie, to może coś w stylu wyzywam ich na rzutki, czy jakaś taka konkurencja, w której mogę się popisać. Wyścig przez miasto. O, wyścig przez miasto, co frajerzy, nie dacie rady, ha? No albo właśnie ze strzelaniem, albo kurwa może jest po prostu strzelnica, w której można się popisywać. Możecie użyć tarczy do rzutków jako strzelnicy. O, dokładnie. Dobra, ze strzelaniem mam pomysł. Akurat zabawiają się jakiś typ ich wkurwia, albo im wisi kasa, albo wzięli jakiegoś innego pracownika korpo. Związali, podstawili pod ścianą, na jego głowie położyli jabłko albo kubek i takie sobie zawody strzeleckie robią. Kurwa. Te osoby grają hardcore, to nie jest takie fajnie. To nie są tacy mili i grzeczni najemnicy jak my. To jesteśmy mili i grzeczni? No nie bierzemy niewinnych osób, nie strzelamy im do głowy, nie? Ale o! Chciałem przypomnieć, wyścig i Tano! A strzeliłeś mu do głowy? W głowę nie, ale miałem okazję. No dobra. Kitty mi nie pozwoliła, tak bym strzelał. No właśnie. Kitty chce się przepchać na początek i o, patrzcie jak to się robi, jak rozjebie to jabłko. Kurde, powiedzieliśmy, żeby go wypuścili.
Dobra, nic. To nie, to powiedz im, że stawiacie mi kolejkę. O, no. Albo wtedy się wyścigujemy. Punk. O, ale to na co mam rzucać? Na atak? Się z taki martwy. Nie, skill check z shoota. Skill check z shoota? Dobra, to rzucam na Dexa. I odpalam mojego Twitch locka. O. Minus jeden. Nice. Czemu bez ataku? Sześć! O! Jest taki martwy. O, przerzucam to. A no tak, bo masz Twitch Lock Calculators. No tak, dlatego mam minus jeden, nie? Dlaczego? A miałabym 7 bez tego minus 1. Ej, ale to są te same te kostki. Tylko w odwrotnej kolejności. Kurwa, no. Co za gunwo? Czy ty właśnie zaimponowała najemnikom, bo zimną krwią zastrzeliła tego kolesia? Czy zastrzeliłam tego kolesia? Okej, okay, to wygląda tak. Jak właśnie Kitty tak parowała... Popisałam się, no. Tak, chciała się popisać, no to Maki, który też tam jest, tak podnosi wzrok ze swojego kapelusza. Taka jesteś twarda? A to mam dla ciebie prosty test. I właśnie wiesz, teraz dał ten zawody strzeleckie i właśnie tak, ty słyszysz, tak się powiedz, jesteś pewna, strzelasz i powiedzmy, że miał jabłko na górze, tylko widzisz rozbrysk, znaczy niewielki rozbrysk czerwieni, ale tak jak się przyglądasz, to widzisz, że jabłko nadal jest całe. A korposzczur z szeroko otwartymi oczami, które są zastygłe, między nimi ma wypaloną, bo nie wiem, to strzelałaś z laser pistola? Aha. Ma wypaloną dziurę po trafieniu z laser pistola i tak w zwolnionym tempie usuwa się i pada na ziemię. Jest dobra, taki... to czekaj. Kitty patrzy na to przez ułamek sekundy, taka naprawdę zlodowaciała. Po czym robi taki gest, że kręci pistoletem, dmucha, ha i co? Perfekcyjnie, nie? Chce się ktoś powiedzieć, że mam strzelać w jabłko? Technicznie rzecz biorąc, nie. Ale wiesz co, powiem tak, tego to nie wymaga rzutu, bo reszta tak, natomiast Marki ma na swojej twarzy taki knowing smile, taki wredny uśmieszek i tak, znaczy opiera się na krzesełku, tak cię bada wzrokiem. Może i kurwa w cel dokładnie nie potrafisz trafić, ale widzę, że nie boisz się brudzić swoich rąk krwią. I tak się składa, że mam jeden problem. Zainteresowana współpracą? No zobaczymy, jak mi opowiesz. No i, że tak powiem, się... Dosiadam się do niego. Tak, ogólnie rzecz biorąc jest cała akcja robienia... Znaczy nie tyle przyjaciela, co wspólnika. Że tak powiem, zbierają, że tam zagadujecie, ewentualnie jesteś też najemnikiem, jeżeli tak, no to... Znaczy, kurwa, o to by się nie zapytał, zakłada, że jesteś. No. Że tak się składa, że cóż, my najemnicy musimy dbać o swoją reputację i no daj ci ten sprzedaj typowy najemnikowy bullshit.
że reputacja, że jeżeli ktoś cię ochuja na kasę, no to nie może mu to ujść na sucho itp. Itd. Oczywiste. I ogólnie rzecz biorąc, obecnie zbierają się na jakąś grubszą akcję przeciwko pewnemu korpo. O! Ale to uchujali was na kasę i chcecie się zemścić, czy jest coś w puli? Nikt nie mówił, że uchujali nas na kasę. Znaczy, Kiki może, znaczy, Marki, jeżeli Kitty jakby to, wiem, no, to, tak, no to on zakłada, że jakby Kitty to by wnioskowała. Tam jest w tym tak, pieniądze są ważne i niestety ktoś myśli, że jest kurwa cwany. To Reina. No i ogólnie rzecz biorąc, co do zapłaty za to zadanie, to z jednej strony liczą, że będą w stanie podjebać wystarczająco dużo sprzętu z samego korpo, żeby go potem opchnąć. A z drugiej też szukają jakiegoś rywala. A oni wiedzą, co tam jest i jaki sprzęt? W sensie, jeśli oferują mi to zlecenie, to chcę dokładnie wiedzieć, co jest w puli nagród, więc... Nie do końca, ale to jest jakieś korpo, na pewno muszę mieć coś tam cennego, natomiast druga... Wyniosą komputery, laptopy policjantowe. Natomiast druga opcja to, że szukają w tym momencie potencjalnego rywala albo kogoś, kto miałby hajs i też byłby zainteresowany dojebaniem korpo. Rywala czy współpracownika? Rywala korporacji. A. Brzmi ciekawie. I współpraca z taką znaną grupą. Z takimi przystojnymi chłopakami. Z takimi przystojnymi chłopakami, no. Tak. Myślę, że wrócę do was jutro z odpowiedzią. Po ich stylu wiem, to widać, czemu się nazywają szare szakale. Albo jakieś tatuaże, albo chusty na twarzy, albo no... artystyczny, wymalowany obraz na ich skórzanych kurtach albo po prostu ubraniach. Okej, okay, w każdym razie jakiś kontakt macie. Nice. Dobra, czy już nastakowaliście odpowiednio dużo kart do swojej ręce, żeby odpalać główny koks? Nie, chcę z nich zrobić przyjaciół. Authority to jest inny dzień. Chciałabym, jak już im zaimponowałam, sfollowersować ich sobie. No jest mi wszystkich. Jest na kablu pod telewizorem. Blaku, oddychaj. Na obok telewizorów. Ja wiem, że musisz to tłumaczyć tylko 4 razy w trakcie każdej sesji. Ale jak to nie? No nie, bo wtedy mam request do jednego NPC-a, tak? Requestem nie może być tą bądź moim przyjacielem, kurwa mać. Proszę, bądź moim przyjacielem. Zapłacę ci. No to jest dobre. Chociaż kurde, jeśli im pomożemy, to wtedy będą mogli być przyjaciółmi. No. Możemy ich nie wyruchać w całej tej sytuacji po prostu. Dokładnie. I całą bandę bym miała jako followersów. Ta, plus technicznie Kitty jest w stanie przez ten czas się ustawić jako ej, ta smart kula jest całkiem niezła taktycznie, nie? Tutaj podnosi morale i tak dalej. Jeżeli dobrze rozumiem, to ona ma foci, że ci, co wykonują jej rozkazy, dostają plus jeden. Mhm. Znaczy, którzy podążają tak, za jej... No tak, podążają za nią, tak. Those who follow you are fired with confidence. No, to jeśli tak wchodzimy na akcję, to podnoszę im morale, tak? Więc efektywnie jest bardem, tylko że NPC only, jak rozumiem. Mhm. Tak. Tak. Dobra, to w zależności od tego, jak dobry rzut tutaj wyjdzie, to powiem... Czy powiem tak, niezależnie od rzutu, nie, oni nie będą latali z wami.
Boże, za dużo ich jest, żeby latali z nami, ale tylko... mogliby być... Tylko... Statek mogą latać za nami. No. No, znaczy to najwyżej mogę i zrobić coś w stylu Bookera, o którym mam wrażenie, że chyba ty zapomnieliście, jego ekipie jako taki zasób do ewentualnego wykorzystania kiedyś w przyszłości. Piraci kiedyś obiecali nam jedną przysługę. No, spoko, będziemy robić w pewnym momencie endgame. To już wszyscy? A kogo jeszcze chciałeś? Kitty po twojej lewej. Dobra, po prostu ten rzut będzie tak naprawdę, on ostatecznie ustali, jaki będzie poziom relacji między wami, czy się faktycznie, bo mimo wszystko Marki jest do tej pory jakim de facto liderem tej szajki i widać, że ma posłuch i trzyma ich za mordy. Więc, że tak powiem, no zobaczymy, jak to wyjdzie. To na lidę rzucać. A jaka jest prośba, żeby... Że, znaczy prośba, w sensie, że tak naprawdę request, który tego postać nie mówi wprost, ale ty jako gracz chcesz, żeby oni pomogli z waszą misją przeciwko korpo. Tak to mogę zrozumieć? Tak. Dobrze. Czyli żebyśmy mogli się do nich zwrócić, jakby co. Mhm. Okej. Ktoś w sumie chce pomagać? Czy Kajlar na przykład, który miał iść ze mną tam się zaprzyjaźniać, kręci się gdzieś tam, może mówi im jakieś... Zaraz ja miałem z tobą iść? Kiedy miałem z tobą iść? Kiedy się rozdzielaliśmy. Zawsze można zrobić jakiś średko. Zawsze z tobą chciałbym być. Nie no dobra, jak chcesz, no to mogę coś tego, ale... Nawet nie mam pomysłu, co ja mógłbym. Nie jestem zbyt socjalny. Jeśli w grę nie wchodzą catgirls. To też nie. Jezu, chwal się, jakim jesteś zajebistym zabójcą, Kajlarem. O, no. O, właśnie, bo możesz... chłopaki, chcę wam kogoś przedstawić. O, dokładnie. To jeden z moich współpracowników. Kajlar Stern. Tak, i później mi opowiadam, jak załatwiłem jakiegoś frejera samochodzikiem z bombą, tak? Tak. Jurek Kajlar. Co tego killem? To co, rzucasz? No ja mam coś rzucać w sumie, czy po prostu za samą obecność plus jedno? No za samą zajebistość plus jeden. Dobrze, Blaku? Walczę z tym, żeby nie... Walczę z tym, żeby nie być chujem i nie powiedzieć nie, za samą obecność kurwa nie dam. Plus jeden, ale... Nie, okej, okay, spoko. Jak ty mówisz, to ja to rozumiem, spoko. To mogę powiedzieć... czekaj. To jak mógłbym ten... czekaj, ze snika, że po prostu im zaimponować jakoś? Na zasadzie, że... Już, tak, chcę wam zaprezentować mojego współpracownika. Ale kogo? Jesteś tutaj sama. Spójrz za siebie. Aha. No. Podrzucasz nóż. To co, pasuje tak? No. To już mogę kupić. Okej. Okay. Snik z czego? Jeżeli to chcesz robić menacing, to by było z siły? Co? Ewentualnie z Dexa. Snik z siły. No właśnie. To jest kurwa, bijesz przeciwnika tak długo, aż będzie udawał, że cię nie widzi. A nie, po przez... Miał... Aż będzie miał ten strząśnienie mózgu i zapomnij, że w ogóle tam byłeś. Przypomnij mi, żebym to zrobił na apo kiedyś. Po prostu miałem spięcie z mózgu i mi się skarżyło, że jakby był tok z siły, to wtedy to jest grożenie komuś.
A charyzma w sobie by pasowała, czy... Spryt? Który to jest spryt? O Boże. Sneak z Dexa, tak wszystko... a jeżeli chcesz robić Intimidate, to jeżeli jakiś skill gadający, to z siły. Znaczy, w sumie i tak wszystko się sprowadza do tego, że jestem na zero w tym momencie z tym, więc... Z statę, więc... Masz sneaka na zero? Nie, mam charyzmę, siłę, zręczność, inta na zero. A nie miałeś z Dexa rzucić? To i tak to samo by wyszło, byłoby plus zero. Aha. No. Dobra, mechanicznie Kevin nie daje plus jeden, bo PZ9. Uf, uf. Uf, uf. You mean business, little lady. Okej. Okay. So, Marki nalewa waszej dwójce jakiegoś niezłego trunku. Podnosi. To za początek udanej współpracy. Zdroweczko. I za szakale. Szakale? Pan do szakali zginie, czy jak szakale. Czekaj, Lar to mówi? Nie, jeszcze nie. Tak bardzo chciałeś. Właśnie, Kajlar, nie chciałeś mi coś powiedzieć? Mam takie pytanie, możemy już dzisiaj tak kończyć powoli, bo... Ale... Czy jeszcze... Nie wiem, bo na ile jeszcze planujemy, ale tutaj trochę zajmuję... tam... miejsce... Co? Na chacie, więc... Idź do piwnicy. No, niezbyt jest zimno. Lol, to weź koc. Jest obojętne. W sensie jak ktoś już nie może, no to... Kurde, no ja się właśnie rozbudziłam. No możemy chyba skończyć, że na prepie. Tutaj, a potem właściwa akcja. Co to dalej? Reyna z NG działają także NG ten. Wynosi informacje i względnie podkłada te. A przynajmniej ocenia, gdzie podłożyć te line shanty, nie? To możecie robić. Ale prawdopodobnie tak będziecie musieli przypomnieć na następnej sesji. Dobra. Quantum ECL, to tam nie będzie Wi-Fi działać, to tam bardziej trzeba... Spreparowane te pendrive'y podłączać. No, jakaś metoda jest. Znaczy faktycznie mają, ogólnie rzecz biorąc nie znam jako osoba technicznych szczegółów jak to może działać, ale robią jakoś tak, że to działa, w sensie, że mają wewnętrzne jakieś zabezpieczenia. No działa to działa, na chuj drożyć temat. Nie, no po prostu AirGap podejrzewam plus systemy, co mają być, to zwyczajnie na twardych kablach, nie? No, o, tak. Zamiast dajmy na to telefonu, to terminale co jakiś czas. Dokładnie. Boże, jak w Ghost in the Shell? Możliwe. Tutaj podejrzewam, że ten docelowo... To bonus jest taki, że ten pracownicy głupot na telefonach nie czytają. Tak, produktywność pracownicza zwiększona o 100%. Twój AI Overlord jest zadowolony. Tak trzymać, towarzyszu. Ej, kiedy w ogóle gramy w to fejto? Paweł, bo pisałeś. W poniedziałek, we wtorek. No właśnie. W każdym razie, okej, okay, Bryl, rozumiem. SWN na dzisiaj możemy zrobić pauzę.